Witam wszystkich w 29. niedzielę roku liturgicznego w naszym 124. programie Oko na Niedzielę. W dzisiejszych czytaniach słyszymy szczególnie wiele od samego Pana Jezusa o konieczności krzyża, o tym, że może on wydać wspaniałe owoce w naszym życiu. I tak te czytania bardzo dobrze pasują do 40. rocznicy śmierci, męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, bo właśnie jego wyjątkowo wielki krzyż wydał wyjątkowo wielkie owoce dla całej naszej ojczyzny, także dla osłabienia, dla odsunięcia niegodziwej władzy, arcyniegodziwej, która go zamęczyła, która go zabiła, podobnie jak wielu innych Polaków i księży. To jest dla nas jakiś wzór, jakieś oparcie, którym przede wszystkim jest Chrystus, bo Jego też osądziła, maltretowała i zabiła niegodziwa władza, niegodziwy sąd. A z tej śmierci wyniknęło największe dobro, zbawienie, całe chrześcijaństwo. Natomiast dzisiaj znowu mamy często do czynienia z wielkimi niegodziwościami władzy, która w Polsce teraz często walczy z Bogiem, walczy z ojczyzną, walczy z Kościołem, dopuszcza się na tysiące sposobów łamania prawa i także maltretowania ludzi w więzieniach. Ci ludzie sądzą, że zawsze pozostaną bezkarni, że mogą sobie pozwolić na wielkie łajdactwa, na wielkie łamanie prawa, no bo działają z podobnych motywacji jak tamta władza, która zamęczyła księdza Popiełuszkę. Kierują się ideologią ateistyczną, rządzą panowania i tak dalej. Ale ksiądz Popiełuszko przypomina, podobnie jak Chrystus, że to wszystko kiedyś będzie osądzone, kiedyś się skończy. Także przypomina o tym ten wspaniały pomnik z Nagasaki, dokładnie z miejsca wybuchu bomby atomowej. Byłem tam niedawno na pielgrzymce i właśnie ten posąg, statua pokoju, pokazuje ręką na niebo, przypominając, że jeżeli nie ma mądrości z góry, mądrości od Boga, to wszystko może być zniszczone, jak w Nagasaki, na którą pokazuje drugą ręką. Tak, tragedia Nagasaki była straszna. Zginęło przynajmniej 70 tysięcy osób. Ale ta śmierć uratowała miliony, ponieważ wreszcie zmusiła zbrodniczych polityków, zbrodniczą władzę japońską, japońskich nazistów do zakończenia wojny, do poddania się. Gdyby nie to, oni planowali bronić się w całej Japonii. To oznaczałoby śmierć milionów i milionów Japończyków. Można powiedzieć, że ta ofiara Nagasaki, a tam zginęło też wielu chrześcijan, bo to było najważniejsze centrum chrześcijańskie w Japonii, przyniosła też ratunek dla całej Japonii. Wreszcie doprowadziła do zakończenia tej bezsensownej wojny, ale doprowadziła też do osądzenia polityków japońskich najwyższej rangi, którzy dopuszczali się strasznych zbrodni i sądzili, że zawsze będą bezkarni. Była japońska Norymberga. I tam jednego premiera skazano na śmierć poprzez powieszenie, a drugi premier otrzymał za swoje zbrodnie, za swoje łamanie prawa karę dożywotniego więzienia. To jest memento dla wszystkich polityków, także polskich, że już tutaj na ziemi, nie tylko wieczności, może przyjść kara za niegodziwości, za łajdactwa, której dopuszcza się władza. W ogóle Japonia i Korea, gdzie niedawno byłem na pielgrzymce, jest takim przypomnieniem, jak może być owocny krzyż, jak nieraz trzeba przeciwstawiać się niegodziwej władzy. Bo Kościół zarówno w Japonii, jak i w Korei został zbudowany na ofierze tysięcy i tysięcy męczenników, których prześladowała i mordowała niegodziwa władza. Tak, władza może być aż tak niegodziwa, żeby mordować ludzi za ich wiarę. I to nawet dzieci. W Japonii i Korei mordowano nawet dzieci, dziewczynki, za to, że nie chciały się wyprzeć Chrystusa. Mordowano kobiety. A jednak ci ludzie woleli wybrać krzyż niż zdradę Chrystusa.
Nieraz byli analfabetami, ale ta prosta wiara im wystarczyła, żeby dochować wierności Chrystusa. A zdrada była taka łatwa. W Japonii wystarczyło tylko nadepnąć na obrazek Maryi albo krzyż, żeby się uratować. Ale jednak setki i tysiące ludzi tego nie zrobiło. Właśnie z ich krwi powstał kościół w Japonii i w Korei. Przy czym ten kościół w Korei jest o wiele mocniejszy. W Japonii nadal jest tylko 0,5% katolików w całej ludności. Ten kościół jakby stanął w miejscu, nie rozwija się. Nawet widzieliśmy w celi świętego Maksymiliana Kolbe w Nagasaki jakieś zaniedbanie. Nawet ona nie jest dostatecznie otoczona opieką, co jakoś wyraża słabość tego kościoła. Natomiast w Korei jest już 12% katolików i coraz więcej. Ten kościół pięknie się rozwija. Przynosi wspaniałe owoce. Widzieliśmy tam wielkie sanktuaria, wspaniałe dzieła sztuki, kościoły pełne modlących się ludzi. To jest wielka różnica między kościołem w Japonii i w Korei. Można przypuszczać, że ona wynika z podobnych powodów jak różnica między kościołem niemieckim i polskim. Bo wiemy, że dzisiaj kościół polski jest właściwie najmocniejszym, najlepszym kościołem świata. Natomiast kościół niemiecki jest właściwie najgorszym, najbardziej zdegenerowanym, który już najbardziej poddał się światu, co widać na ich drodze synodalnej. Dlaczego tak jest? No bo od czasu reformacji w Niemczech często Luter jest ważniejszy niż Chrystus. A Luter był zbrodniarzem, który w wielu rzeczach sprzeciwiał się Chrystusowi. I w Polsce natomiast, która tak wiele cierpiała od Niemców, imperialistów niemieckich, nazistów niemieckich, lepiej rozumieliśmy, czym jest krzyż. Byliśmy dlatego bardziej gotowi przyjąć krzyż Chrystusa, bo sami dużo cierpieliśmy. Z tego wynika siła naszego chrześcijaństwa i słabość pseudochrześcijaństwa w Niemczech. Być może podobnie jest w Japonii, bo tak jak Niemcy, tak Japończycy byli imperialistami i byli swoistymi nazistami, którzy strasznie krzywdzili Koreańczyków, podobnie jak Niemcy nas krzywdzili. I zapewne właśnie te zbrodnie, ta pycha, te nadużycia władzy powodują, że tak ciężko im przyjąć Chrystusa, przyjąć krzyż. Natomiast Polacy i Koreańczycy, którzy tak wiele wycierpieli od Japończyków czy my od Niemców, przez ten krzyż właśnie lepiej rozumieją chrześcijaństwo i lepiej nim żyją. W ogóle w Korei widać te owoce na najwyższym poziomie. Pomimo, że jest teraz tylko 12% społeczeństwa katolicka, to obecny prezydent Korei jest katolikiem. A prezydent w Korei ma taką władzę jak kanclerz w Niemczech. Właśnie Jung Sung-gyeol rządzi teraz w Korei, a wcześniej był prokuratorem generalnym, który doprowadził do osądzenia i skazania poprzedniej pani prezydent Park, która też w takim amoku władzy sądziła, że może sobie na wszystko pozwolić. Prześladowała opozycję, łamała prawa opozycji, prawa człowieka, była nienasycona w braniu łapówek i za to została pozbawiona urzędu i skazana na 32 lata więzienia. Do tego właśnie przyczynił się obecny prezydent, katolik. Znowu wielkie ostrzeżenie dla polityków, którzy łamią prawo, prześladują opozycję i myślą, że wiecznie będą bezkarni. Pani Park czyniła tak zapewne dlatego, że sama ma takie złe tradycje rodzinne. Jej ojciec Park był wcześniej prezydentem Korei, który przyczynił się do rozwoju gospodarczego, ale łamał prawo, prześladował opozycję. Też chciał nawet zamordować innego katolika, Kim De-junga, którego jednak uratował Jan Paweł II, prosząc Reagana o interwencję. I ten katolik uciekł do Stanów, potem wrócił i sam został prezydentem. Natomiast prezydent Park, który chciał go zabić, sam został zabity przez szefa własnej ochrony. Wcześniej zabito jego żonę. A wydawało mu się, że będzie taki bezkarny. Natomiast Kim De-jung został prezydentem Korei, katolik, i nawet otrzymał Nagrodę Nobla za swoją politykę. Wielki wzór, wielka nadzieja. Co mogą zrobić dobrzy katolicy? Muszą tylko mądrze działać i się zjednoczyć. W Polsce jest ponad 90% katolików, więc tym bardziej na to możemy liczyć. Możemy mieć nadzieję. Amen.